Panie Mariusie, ja tak ostatnio przeczytałem o tym szóstym kroku taki fajny fragment i chciałbym się podzielić, że ktoś to porównał, jeden z naszych przyjaciół do tego i do wskrzeszenia Łazarza, nie? Że zawołali Chrystusa. I mówią, że tam leży w grobie Łazarz, że on już nie żyje i tak dalej. On mówi, dobra, odsuńcie ten kamień, ja to załatwię, nie? I mnie tak to bardzo pasuje, bo to jest pokazane właśnie, że Bóg robi to, co boskie, ale ja mam robić to, co ludzkie, nie? To, co do mnie należy. Czyli ja mam być gotowym. To ja mam odsunąć ten kamień, a on wejdzie i tam wskrzesi tego Łazarza. Czy tam na przykład, jeśli ja, tak jak teraz, no już tam wiele tych z tymi swoimi brakami sobie poradziłem, z jakimiś wadami i teraz widzę, jak to do mnie dochodzi. Coś takiego, o czym nigdy nie miałem pojęcia. Jakieś nowe życie, ja dzisiaj miałem jechać tam po motocykl i mi się w ogóle nie chciało wyjść z domu. Ja po co mi to? No i wreszcie mówię, zaraz, jak mnie już nic nie będzie rajcować, nie palę, nie piję, nie kradnę, nie kłamię, nie klnę, trzymam dietę, no nie zdradzam, ale to trudno mówić o zdradzie, bo ja żyję bez ślubu, tak? Ale no jestem jakiś tam wierny w swojej partnerce, to mówię, to już, co mi tam jeszcze zostało? I mówię, jeszcze nie będę jeździł na tym motocyklu, no to grać mi się na gitarze nie chcę, ale zobaczyłem, że mnie co innego rajcuje. Mnie co innego ciekawi. Mnie ciekawi to, co mnie przez całe życie nie dawało spokoju. To jest to, że niektórzy, jak to się mówi, siedli spokojnie na dupie i sobie żyli, a ja cały czas coś tam zawsze musiałem albo schrzanić, albo coś polepszyć i znowu schrzanić. Cały czas nie miałem tego spokoju ducha. No i tak trafił mi się akurat takie coś, usłyszałem tam, poczytałem i zobaczyłem, że jest to taki synonim ludzi, którzy, znaczy mnie w ogóle ta definicja, nie, to mi wyszło, nie, to kurczę, to jest alkoholik, to jestem ja. Wiecznie niespokojny, cały czas szukam czegoś więcej. Jak już mam coś, to mówię, jeszcze bym chciał więcej. A jak nie mogę więcej, no to w ogóle to rozwalę. Zacząłem się zastanawiać nad tym, nad czym się nigdy tak naprawdę nie zastanawiałem, tak jak tutaj koledzy mówili. Ja nie byłem inny, jak coś mi tam nie pasowało, to dawałem w palnik, chlałem i już tam. Nie zastanawiają ci mądrale na mityngu, dlaczego piłem, a dlaczego nie piłem. Nie? Ja coś szedłem, chlałem i tam. Oczywiście tam później
z pokorą, jak wracałem, to tam szukałem jakichś usprawiedliwień, ale usprawiedliwienie było jedno. Nie? Ja po prostu szukałem ulgi, jakiegoś wyjścia. Nie mogłem znaleźć normalnymi drogami, jakimiś zasadami, no to próbowałem iść na skróty, jak to jest u nas napisane w tych naszych książkach. No ale niestety okazywało się, i to cały czas się okazuje, że to jest zła droga. Przecież ja się dzisiaj zebrałem, ja pojechałem po tym motocyklu, nie? I tam pojeździłem jednym, pojeździłem drugim. Ja mówię, zbliża się tam czwarta, wyjadę na meeting. Pojechałem na jeden, tam nie było prowadzącego, nie mógł to otworzyć sali. No mówię, tu jest taka grupka, którą znam dość dobrze. Nie przyjadę na 18. I przyjechałem i wam powiem, i bardzo się cieszę, że są takie meetingi. Nie? Tak sobie wyobrażam, tak mieszkał tak jak kiedyś, że miałem 26 km do meetingu, a jedyne, co mi tam pozostawało, to autobus, który dwa razy dziennie chodził. A ten meeting w Myślenicach był raz w tygodniu. A ja mieszkałem w Trzemyśli. To by to ciężko, tak? Tutaj to wystarczy pomyśleć i się można odnaleźć. Ale dzisiaj powiem wam, że mimo tego, że tak fajnie, no co tam, no mogę robić, co chcę, powinienem się cieszyć, dziękować Bogu, nie? Mogę nawet do Wojtka tam, do tej Norwegii sobie pojechać. Ale mówię, zimno, no, mówię, co ja tam będę robił, nie noga boli, nie gąbę tam. Ale jak ktoś mnie tam wkurzy, to słuchajcie, to mi noga nie boli, tylko lecę, łapię za gardło i jakoś, nie wiem, mam też, no i moja partnerka też mówi, teraz się nie boli, mówi, a widzisz, tak to jest. Także widzę, jaki jestem poukładany. Pomimo tego, że no, dla mnie to już jestem staruszek, 67 lat, to cały czas siebie poznaję. Cały czas odkrywam siebie takiego, jakim się w ogóle nie znałem. No i nieraz się lubię, a nieraz po prostu jestem, zastanawiam się, co mi może pomóc. Nie? No i dzisiaj okazało się, że najlepszym rozwiązaniem było przyjście na meeting i posiedzenie tutaj z wami. Dziękuję bardzo.